Dzień dobry, dzień dobry i witam wszystkich bardzo serdecznie. Speedrunujemy moi drodzy, uczymy się, tłumaczymy posunięcia na różnym poziomie. Zapraszam na speedruna 6.0. Rozpoczynam ruchem E4. Ranking aktualny 1254, więc powolutku, powolutku zbliżamy się coraz wyżej. No i tak, skoczek F3, skoczek C6. Różne debiuty można grać. A może zagram po prostu partię włoską, tak jak większość ludzi zaczyna swoją przygodę z szachami. Zobaczcie, hetman F6, no i to świadczy o tym, że przeciwnik chce szybko wygrać. Więc postanowię zagrać skoczkiem tak, żeby mieć opcję od razu atakowania centrum, znaczy poprzez centrum hetmana i pionka C7. Więc już na oko pozycja czarnych jest mało przyjemna. Nie można wychodzić hetmanem tak szybko. Y, tu będzie opcja odejścia. Jeżeli zagram tu, on odejdzie tutaj będzie mi atakował. Zawsze mogę zrobić roszadę. Jak zbiję tu, on tu, ja zbijam on tu. I w sumie zachowuję tutaj przewagę, ale po co ryzykować? Nie, dobrze, zagrajmy tutaj. Yy, zagrać trzeba. Hetman wraca, zobaczcie. Roszadę nie zrobię, Zostawię na niego pułapkę. Zagram posunięcie d3. Chodzi o to, że jak on zagra tutaj, a no właśnie, zagrał skoczkiem na 7, czyli bał się tutaj tego związania, a jak zagram tu a to raczej jest ok posunięcie, to znaczy tak, tu jest dobrze broniony, może zrobić po prostu roszadę ale może też się skusi na F6 co mi pomaga w tym, żeby on nie mógł zrobić swojej roszady w tym wypadku goniec może tu już nie mieć dobrej akcji więc wrócę nim na E3, próba wymiany tego gońca jest, udała się no i oczywiście tu jak będzie wymiana, odbijam to no właśnie, zobaczcie Gość podstawił co nie. Zbijam tu z szachem. Podwójnym szachem. E, no i po prostu mam figurę więcej. Więc, no cóż, jak mam figurę więcej, to wymieniamy. Myślę, że to jest dobry sposób. E, I no z figurką, no to już trzeba sobie tutaj słuchajcie, radzić e, po swojemu. E, więc no widzicie, no, to są takie zaczepne ruchy typu goniec G5, które dały tutaj nam e, sporą przewagę. No, i teraz trzeba e, zrealizować tę przewagę. Pierwszy ruch, jaki mi się narzuca, to Hetman E1, tak, żeby przed sobie sprytnie przez e, tę stronę. No, gość się bardzo rzuca, oczywiście, co, co nie jest dla niego dobre. Skoczek K4 łapie dobrą placówkę i na F5 otwiera się wieża. Hetmana sekruje skoczka. No, to są dobrze powiązane struktury, że tak powiem figurowe. Zobaczcie, przeciwnik łatwo podstawia tutaj figurkę, znaczy jakość, no którą trzeba zdjąć, się nawet nie zastanawiać, a potem się będzie myślało. No i Hetman myślę, że ustawi się po prostu na lepszą pozycję typu na H4. No cóż mogę powiedzieć, niektóre partie idą szybko, z tego względu, że są proste błędy, więc Tutaj mam, mam nadzieję, że soki wycisnąłem z tej partii, jeśli chodzi o tłumaczenie. No bo postaram się oczywiście tłumaczyć jak najwięcej. Wiecie, to będzie trudne już na poziomie wyższym, kiedy te partie będą trudniejsze. No i po takim B5 oczywiście trzeba odejść. Nie ma tu ruchów wtrąconych, nic nie widzę. C5 będzie taka próba, na pewno mogę zagrać oczywiście tutaj, że odejdzie. No, ale też można zastosować zapewne proste metody typu wieża F2 i wieża na F1. Dlaczego by nie? Przeciwnik król G6, dziwne. Zdwajamy figury swoje i bezpośredni atak na pole F6 już jest nie do odparcia w tej sytuacji. No cóż, jeżeli ktoś zaczyna grać w szachy, bardzo polecam się nie śpieszyć. Przede wszystkim myśleć. Nawet jak się partię przegra i 10 razy, chodzi o to, żeby nabrać pewnych nawyków, ale też gość chce jeszcze jedną partię. Wiecie co? No dobra, zagrajmy z nim jeszcze jedną E4. No i zrewanżuję mu się tym samym posunięciem. Skoczek na C3. Skoczek na F6. No i zobaczcie, on znowu gra to samo. No nie, no nie będę z nim już więcej grał, bo jego tutaj metody są bardzo kiepskie. No, i powtórka z rozrywki. Skoczek z D4. Znowu atakujemy, atakujemy na C2. No, i tutaj myślę, że po prostu goniec na C5, tak, żeby goniec był otwarty. Skoczek ma możliwość teraz zagrania tutaj, bo zobaczcie, że ja mam tempo mniej. Ale zobaczcie, on gra dokładnie to samo. Gram D6. No, i on już F3 nie zagra. Ok, pełna zgoda. No, ale teraz tak. On zbił na D4. Bardzo szybko to zrobił. Odbije pionkiem i wezmę pionka tutaj na E4 za darmoche. Y a, chwila, ale nie, tak, za darmo, bo jak wezmę tutaj i on zagra hetmanem, to ja zrobię roszadę, jak on zbije, to wieża E8 z wygraną, więc wzięcie pionka za darmo mamy. Co innego, jeżeli jeszcze będzie zagrane Fd3, w sumie tego nie przemyślałem, ale tak chyba można było też odejść. Dobra, hetman F3 jest tym samym, tą samą pułapką, robimy roszadę, My asekurujemy punkt F7, tu się nic nie dzieje, wygląda to może poniekąd groźnie, ale nie jest. Możemy na pewno tutaj już za cenę tego pionka, bardzo mi się w ruch w ogóle D3 podoba, e, tak żeby otworzyć sobie tego gońca, tylko oddanie pionka, którego zdobyliśmy. Czy to ma sens? No tam bicie na F2 nie będzie miało sensu, bo jak zagrałby na przykład D3 i jest wybicie, ja wybijam tam do końca. No nie, to nie działa, to, 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 to nie działa. To jest raczej błędne myślenie. Myślę, że coś takiego, coś takiego byśmy sobie zagrali. Bo jak zagram tutaj, on wybije, ja wybiję. No tak, popsuję sobie pionki, tego nie chcę. Mm. No tak, skoczek G5 wydaje mi się. Hetman sobie jeszcze potańczy, on jeszcze nie zdąży zagrać D3. No zobaczcie, podstawka Hetmana, widzicie? No cóż, takie prezenty. Niestandardowo stał skoczek i dla, dlatego pewnie też tak to się potoczyło. Dobra, szukamy sobie kolejnego przeciwnika. O, mamy Polaka! Friki-piki, witam serdecznie. E4, E5, jedziemy. Tutaj nasz przeciwnik trafił na speedranowe rozgrywki. Skoczek na C3, to skoczek F6 tradycyjnie. Wyprowadźmy sobie figury. I F4. Mamy tutaj Gambit Wiedeński. Proszę bardzo. No, nie dość, że tutaj. No, trzeba będzie się po, na pewno pomęczyć. Posunięcie D5 prawdopodobnie się gra. Tak dosyć intuicyjnie to zagrywam. Chodzi o to, że jak będzie bicie tutaj, to ja zbijam tam. Jak będzie bicie tu, to zbijam tutaj. No i myślę, że bicie skoczkiem. Tutaj D4 zapewne można zagrać. A jak widzicie, można zagrać też inaczej. Hetman F3. Tam szacha już żadnego nie ma, bo G3. Mmm, szczerze mówiąc, tutaj e, trzeba chyba grać na głowę. Myślę, proste szachy. E, myślę, że zbiję po prostu tego skoczka i w naturalny sposób wyprowadzę sobie figury. Goniec E7 na początek, potem goniec na E6. Jeżeli D4, będę miał możliwość ruchu C5. Mmm, myślę, że. Od razu nawet troszadę mogę zrobić. Jeszcze nie wiadomo, gdzie goniec sobie pójdzie. Tak, tutaj na pewno będą jakieś opcje ataku. Spróbujmy zagrać C5. E, od razu zaatakujmy, bo chcę skoczka wstawić tu. Hetman jak zagra na H5, to zawsze mam ruch G6, więc spoko. Skoczek C3. E, no i cóż, przeciwnik też pewnie jest zadowolony z pozycji. Jeszcze mogę zastosować małą pułapkę. Mianowicie od razu zagrać G6, żeby mieć opcję C4. Ciekawe, czy przeciwnik to zauważy. Ja zagram od razu G6, ten ruch... Aha, poczekajcie, bo takie jest posunięcie. G6, koniec na H6 i tu będzie wisiało. No dobra, wzmocnimy gońcem E6 punkt F7 w takim wypadku. I teraz będę mógł tak zagrać, bo jeżeli on wejdzie tu, to sobie swobodnie wierzą, odejdę. Goniec broni F7, a sprytnie, sprytnie to poszło. Tu jeszcze jest taki ruch jak skoczek na F4. No nastawiłem się strasznie na tą pułapkę, aczkolwiek niepotrzebnie, chyba, chociaż skoczek F4 nie działa do końca dobrze, bo tutaj mam opcję bicia. Przeciwnik będzie się nastawiał na takie zagranie. Ok, no to grajmy sobie od razu G6. Goniec H6 może wylądować i nawet. Mogę chyba od razu C4 zagrać. Nawet się chyba pokuszę o ten ruch, bo chętnie oddam dwie figurki. Przepraszam, wieżę za dwie figurki przeciwnika, nawet jak on mi gdzieś tam zbije po drodze jeszcze pionka. Bo jednak dwie figury będą miały sporą moc. Choć jeszcze się zastanowię, bo koniec na H6 to wieża E8. I tu skoczek dąży zagrać chyba i ten koniec będzie miał ucieczkę, tylko zawsze będzie bicie pionka, ale bicie tutaj tu się osłabi. Nie. W takim razie od razu gram C4. To co mówiłem wcześniej, tak, żeby tutaj to przytrzymać i myślę, że Hetman zbija. Tak, żeby tutaj mieć asekurację. Może jakiś Hetman H6. Tak, no to bicie było do przewidzenia, oczywiście. Tutaj Hetman już zbić nie może, bo straty materialne. Prawdopodobnie skoczek zagra. Tak też skoczek zrobił, no i teraz pytanie, chyba hetman na g7. Chodzi o to, że jak zagram tutaj, on zbije, aha, tu będziesz mi potem atakował, to też jest nieprzyjemne, a jak odejdę gońcem, to mi zbijesz tu pionkę i to też jest bardzo nieprzyjemne, a jak zagram tu, zbijesz mi tu, ja tu, tu. Dobra, chyba trzeba jednak wrócić do łaski, zagrać skoczkiem na d8, bronić tego gońca. No tak trzeba. Wróć! Podstawiłem. Przecież tu jest bicie. A jak ja zbiję, to on mnie bije tu. Podstawka na maksa, to po tym ruchu prawdopodobnie przegrywam. To znaczy, no, po tym ruchu na G6 ja odbiję pionkiem i tego Hetmana oddam, bo to jest chyba jedyna droga do tego, żeby... No właśnie, przeciwnik tego nie zauważył. Przeciwnik tego nie zauważył. Raczej chyba tu się yy, przeciwnik pokusił o tego pionka. No, sporo problemów jeszcze tutaj, białe mi narobiły. I tak na dobrą sprawę nie mam jak obronić tego pionka D5. No, zobaczcie, nasi zawodnicy naprawdę fajnie sobie w szachach radzą. Um, tutaj już nie grozi, więc może wieża C8, bo jeżeli on zbije tu, ja strzał, 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 tam pionek będzie broniony. I mogę sobie zagrać skoczkiem swobodnie, tak zrobimy. Aha, bo jak zagram skoczkiem, to mi tu skosisz, no i przeciwnik będzie chciał po prostu golić mi piony. Ale no to tutaj to podstawka. Tutaj to podstawka mój drogi, i przeciwniku tutaj trzeba było bić gdzie indziej. No to teraz mam po prostu jeszcze większą przewagę. Tutaj bronimy i goniec E7. E, no tak, no D5 trzeba było zbijać. Widzicie, ja tutaj tak rozkminiam dużo, a przeciwnicy czasami po prostu podstawiają. Znaczy, ja tutaj nie chcę nikogo absolutnie urazić. Po prostu pokazuje, jak na danym poziomie działa taktyka oczywiście, ale napędził mi gość stracha i bardzo fajny zagrał też Gambit wiedeński. E, oryginalnie, na pewno tutaj można się pogubić. Bardzo fajnie. Um, no cóż, skoczek G5, chyba trzeba zaatakować tę wieże. Tak po prostu wieża odejdzie i poszukać tutaj skoczkowi lepszej placówki. E, I zobaczcie, widełki na D2, więc kolejne straty materialne. No, ale muszę przyznać, że bardzo fajnie grał przeciwnik. Bardzo dziękuję. Kolejny gracz, 1300, posunięcie E5. No to co, zagrajmy sobie jakiś debiut, może inny? Zobaczymy, jak przeciwnicy zareagują na moje pułapkowe debiuty skoczek C6. D4, ok, no to to wygląda zdrowo. Prawdopodobnie bicie lub przepchanie. I będzie ok białymi. A nawet skoczek na C3 wygląda dobrze. No tak, bardzo fajnie to wygląda. Tutaj można zagrać oczywiście, chyba E6. Chyba mówię, choć mi się to E6 nie podoba, bo po tym ruchu jest taka blokada. Chociaż można to pokombinować jak w obronie francuskiej. Tak się zastanawiam teraz po pobiciu. Będzie takie zagranie. Tego za bardzo nie chcę. Skoczek F6, przepchanie tu. Skoczek E2 i znowu straty jakieś tam figurowe. Dobrze, tak. Znaczy, bo po takim ruchu można też wrócić. Jest ukształtowana struktura pionowa, więc wracamy. I to nie jest wcale jakiś tam fake szachowy. Tak, na pewno można. I koniec G4 i chodziło mi właśnie o to, żeby tego gońca absolutnie wyprowadzić, tutaj już zagram sobie E6 spokojnie, tu bicie jest niegroźne, bo zawsze pionek odbije i leci sobie jeszcze na C5, zdąży ale też można zagrać po prostu skoczkiem no i chyba tak zagram od razu żeby bronić tego kolegi po h może tu nastąpić seria wymian, bo jeżeli tak Wymienię na f3, Hetman zbije, zagram tu, on odejdzie, to zbijam na d4. Tylko że po tym ruchu, później on to może po prostu zbić, to też będzie ok. Ale po takim. Nie, ja jednak wolę przytrzymać gońca. Jeszcze, y jeszcze go sprowokuję do g4. I po takim odejściu mam tam jakieś H5. Mogę próbować przeciwnika tutaj też męczyć z tej strony. No, struktura pionków jest ustawiona, y myślę, że solidnie. Koniec F4. No dobra, spróbujemy zagrać tak. Zobaczymy, jak się zachowa przeciwnik. Czy wybije, czy odejdzie na przykład na D3. Jak odejdzie na D3, to mam pląbkę na D4. No to w zasadzie jest jedno i to samo. Zobaczcie, gramy B5 i po ruchu B5 po odejściu mam opcję bicia na F3. I chodzi o to, że on nie może odbić Hetmanem, bo traci tu pionka. Natomiast jak zbije pionkiem, to strasznie sobie zepsuje tu struktura. I czarne to już stoją świetnie. Chyba, że jeszcze jest jakieś tam wtrącenie. A zobaczcie, przeciwnik jednak postanowił odbić figurą. Znaczy, może to jest y, praktycznie i dobre podejście. Tyle, że y, figura więcej po mojej stronie. Gram tak. Bezpośrednio atakuje tego gońca. A4. Jasne. No i tutaj prawdopodobnie tak, 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 tak. Nie, nie mogę tego oddać. Z praktycznego punktu widzenia może to być dobry ruch. Zagramy H6, żeby szybko zagrać G5 gońcem i żeby zrobić roszadę. Tak, tak, jakieś takie zagranie może być. Dobra, tu gramy G5, zawsze mam Hetman D7, a też zawsze jest bicie tutaj w razie czego. G5, koniecznie. Myślę, że nawet biciem. Nie, bić nie mogę, bo tu chciałem zagrać, ale przecież tu tracę. Dobra, goniec G7, szybkie wyprowadzenie figury i zrobienie roszady. No bo jak on teraz mi tak nie zagra. A, no właśnie. Do yy, teraz tak, jak zrobię Roszadę, on może mi zbić tu, ale straci tam. Dobra, robimy roszadę. Grozi bicie. Jeżeli on zbije tu, to ja biję tam. Chociaż on może wrócić, ale jest C6, nie, tam jest bicie. Trzeba policzyć, czy nie tracisz jakości. Yy, po takim biciu oczywiście odbijam tu, to jest też proste. No ale Roszada zrobiona, to już jest duży. Yy, duży plus w tej sytuacji. Wybicie, no właśnie, bo jak wybije tutaj, on mi zbije wieżę. Będą dwie figury zawierze, też jest ok, ale bicie tutaj raczej jest dobre. Trzeba zbić na B4 koniecznie. No i goniec wróci. Mogę zbić tam. On może zagrać znowu tutaj. Ja zawsze mogę zbić tutaj również i mieć przewagę. Goniec B5, posunięcie C6. On mi zagra Hetmanem. No właśnie, mądrze, mądrze. Ja będę musiał się policzyć z tym, że faktycznie będę musiał oddać te wieże za gońca, więc ale najpierw skoszę pionka, bardzo ważnego zresztą, żeby on tutaj nie pomagał w dojściu tym pionkiem. Jak Hetman zagra tu, a co, co będzie według mnie bardzo dobrym ruchem? Trzeba będzie po prostu wziąć gońca. Pionek odbije. Dokładnie tak. Bardzo dobrze gra przeciwnik. Eee, no i cóż, czy bić tutaj. Myślę, że tak, zbijmy tego skoczka. Posunięcie F6 w zanadrzu, a też skoczek F5, żeby tu atakować, tu atakować. No i do F6 chyba trzeba dążyć, żeby zrobić szybką kontrę. Chcę zbić pionka. Gość fajnie gra. E, dosyć ciekawie. Mimo tutaj e, poświęcenia tego, które wykonał, e, to tak można powiedzieć, że dosyć ciekawie to poszło. No, otwierać pozycję chyba muszę, chociaż z drugiej strony... Może tu zagrać tędy? Dobra, grajmy F6. Otwieramy pozycję. Nie, no, bez dwóch zdań. Trzeba otworzyć pozycję. Bicie. Mm, no to bicie, co wierzą? Czy też hetmanem. A, tu się pojawi świetne pole skoczkowi na D6. No więc po biciu myślę, że bicie wierzą tak, żeby to bronić. I skoczek D6. Tu skoczek będzie stał świetnie, bardzo dobrze będzie to kontrolował, więc gramy w ten sposób. Chodziło mi o to, tak sobie myślałem, że ja tym skoczkiem tam sobie zawędruję. Ale takie zagranie. A przecież ja mogę też tak zbić teraz. Przeciwnik podstawił. Wbijam na D4. No wzięcie piona jak najbardziej, jak jest możliwość. To kosimy. Tu grożą widełki. Zobaczymy, gdzie Hetman odejdzie. Może na E3. Prawdopodobnie tak mi się wydaje. No, widełki grożą i zdobycze materialne są ogromne. Wzięcie pionka też będzie ok, ale nie no, wzięcie, nie no, to musi, musimy grać w ten sposób, żeby zdobywać materiał. Jeżeli mamy możliwość, a przeciwnik znowu postanowił poświęcić. Bicie, bicie, no i bicie na D4 trzeba już wykonać. Tak, tutaj potrzebne F2, oczywiście też na wieżę. Hedman F6 z atakiem, z obroną później. No to już jest, myślę, że proste. Ale nawet prosty ruch E5 będzie działał. W razie takiego ruchu, oczywiście. Tak, ja czasem mam skróty myślowe. Muszę starać się zapamiętać, co tutaj. Słuchajcie, ale naprawdę przeciwnik, mimo takich tutaj rzeczy, on nieźle sobie poczyna. Dobra. Zagram tak. Odetnę wieży tlen, ale druga wieża zbije. To ja widzę, tylko że ja tym pionkiem będę po prostu zasuwał. Już nie interesuje mnie szach, czy bicie tego pionka. Szybko zasuwam. Odciągnąć trzeba wieżę. Idę 3. Trzeba odciągnąć wieżę. Wieża wraca. Dokładnie. Idziemy tu. to Można było też jeszcze zbić. Zagramy sobie... Tu z atakiem. Stach, król. Tak, żeby nie być jeszcze na tej linii w razie czego, chociaż może to nie mieć znaczenia. Krucha 7, wieża bije. No, bijemy tu oczywiście, ale widzicie, gość walczy, nie? Krucha 2, szach, wieża się zasłoni. Tutaj. A, tutaj to już mamy taki ruch. Już, już prawie mi skliknąłem. I tu dajemy mata, koniecki g1. Ale ładnie grał gościu. Mi się to bardzo, bardzo podobało. I kolejna opcja, kolejna partia. Może... e4. e6, obrona francuska. No to posunięcie d4 klasycznie. d5. A, skoczek f6. W ogóle nie, to, 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 to chyba nie jest jakieś super optymalne. Jak przeciwnik daje opcję zaatakowania figury... I wiemy, że to nie jest debiut. To dlaczego z tego nie skorzystać? No i tak, to taka trochę, trochę podchodzi pod Alechina. E, jak zagram tu, on zagra tu. E, skoczek C3. D6 on powinien zagrać. E, tak, też jest ok. Proste wyprowadzenie, chyba kolejnej figury będzie dobre. H6 tak zapobiega takiemu posunięciu od razu. Ale czy to jest teraz potrzebne? Myślę, że naturalny goniec D3. Nie ma się co szczypać, Bicie, bicie. Ok. I e, ja tutaj planuję chyba danie szybkiego mata, jeżeli on zrobi rozszadę. Bo jeszcze mogę C5. Gonić tego skoczka. Można gonić tego skoczka. A6. E, to nie jest dobre wyjście, słuchajcie. Gramy C5. Od razu tego skoczka chcę przegonić. E, takim ruchem również. Jak zagra tu, czy zagra tu, to się nic nie dzieje. Jak zagra tak, to po prostu goniec zagra na B1, a skoczek i tak będzie stał źle. Wrócił konik. Dobra, robimy po prostu roszadę w takim układzie. I hetman E2. Tu się bronią. Pionki. Skoczek B4 drugi jak ma czmychnął. I tu koniec B1. To są dobre też. To jest też dobre ustawienie gońców. No bo. I tak zagram A3 w pewnym momencie. Ten skoczek ucieknie i będzie ok. Sam ucieka nawet. No dobra. Myślę, że wieża D1 z planem D5. Zobaczcie, jak przeciwnik jest tutaj ściśniony strasznie. Bardzo. Nie można sobie pozwolić na takie rzeczy. No nie można. B6. Myślę, że po prostu D5. Zobaczcie, te pionki zrobiły robotę. Zrobiły robotę. A można powiedzieć, że tak naprawdę jest jeden skoczek wysunięty, zrobiono roszada, reszta figur w swoim obozie, ale to jednak jest wielka siła. No i teraz tutaj chyba D6 działa dobrze. D6, E6 nawet. Nawet E6 chyba jest dobre. Widzicie tutaj. D6, bicie tu. No dobra, D6 to chyba tak standardowo. Ten goniec jeszcze będzie bardziej zamknięty z tej strony. Oczywiście on ma szansę wyjść z drugiej. Skoczek C6. No i tutaj chyba trzeba to zbić. Chodzi o to, że pionek odbije ten na pewno. Pionek D6 stoi tam jak marzenie. Myślę, że po prostu goniec B2. Asekuracja. Poprawienie gońca, tu jakiś ruch E6 teraz grozi z wybiciem na G7. Jest roszada, no właśnie, zobaczcie, po Hetman E4 groźby matowe chyba będą tutaj ogromne. G6, Hetman F4 z taką opcją, taki ruch jeszcze istnieje, no dobra, Hetman F4, chcę zbić tu. Krucha 7, on powinien raczej zagrać. Zagrał. Chodzi mi po głowie taka mała kombinacja, że zagrać H4, żeby zagrać tu. On zbije ja tu. I będę miał opcję Hetmanem. Zagranie potem tak. Dobra, tak zrobimy. Mi, mi się wydaje, że to trzeba tak zagrać. Znaczy trzeba. Można zagrać wiele różnych ruchów, ale ta opcja mi się podoba. Poświęcenia skoczka. Bicie, bicie. Po prostu taki przeciąg zrobił. No i gramy. Tak? Chyba trzeba. No, jak się powiedziało, a pionek zbija. I tutaj grozi ruch. Potem e6. No, i tutaj przeciwnik chyba sam mata podstawił, zobaczcie. Bronił się z tamtej strony, a z drugiej strony m, został wykonany mat. Moi drodzy, e, bardzo dziękuję Wam za dzisiaj. Dzisiaj troszeczkę krócej. Speedrun, mam nadzieję, że partie Wam się podobały i czegoś się nauczyliśmy. Bardzo dziękuję. Pamiętajcie o szachowo.pl. E, zapraszam. 10% zniżki oraz zapraszam na szachuś.pl. E, strona z kursami, powstaje ich coraz więcej. Do zobaczenia.